Technik eksploatacji portów i terminali. Wymiana handlowa pomiędzy państwami oraz ruch pasażerski nasilają się z roku na rok. W rozwijających się portach i terminalach znajdują zatrudnienie pracownicy z wykształceniem w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali. Osoba na tym stanowisku organizuje i wykonuje prace związane z obsługą podróżnych w portach i terminalach, jak również organizuje prace związane z obsługą ładunków w portach i terminalach, prowadzi dokumentację dotyczącą obsługi ładunków w portach i terminalach. Technik eksploatacji portów i terminali posiada wiedzę z zakresu środków transportu służących przewozom osób i ładunków, infrastruktury transportu portów i terminali, a także świadczonych w nich usług. Zna i stosuje zasady ekonomiki eksploatacji portów i terminali. Pracując na swoim stanowisku pracy, potrafi obsłużyć systemy zarządzania portami i terminalami tak, aby praca w nich odbywała się sprawnie i bezpiecznie dla ludzi i ładunku. Jako technik eksploatacji portów i terminali zajmuję się przede wszystkim przeładunkiem i magazynowaniem towarów. Wiąże się z tym przede wszystkim obsługa wozów i urządzeń do składowania i transportu kontenerów. Do moich zadań należy też prowadzenie dokumentacji oraz prace organizacyjne, takie jak planowanie funkcjonowania terminalu. W mojej pracy konieczna jest umiejętność klasyfikacji towarów i ładunków, dobrania do ich transportu odpowiednich środków transportu, odpowiednich urządzeń do ich przeładunku. W mojej pracy ważne są zdolności organizacyjne, także podzielność uwagi. Siła, ale w niewielkim zakresie, dlatego że większość pracy wykonujemy z pomocą maszyn. Technik eksploatacji portów i terminali w swojej pracy posługuje się suwnicą kontenerową, żurawiem portowym, suwnicą bramową samojezdną, wózkiem kontenerowym i ciągnikiem portowym oraz innymi maszynami. Technik eksploatacji portów i terminali zna i stosuje w swojej pracy zasady obsługi klientów w portach i terminalach pasażerskich, realizując powierzone zadania korzysta z planów, map, danych i informacji turystycznych. Potrafi przygotować oferty usług dla podróżnych, zaplanować obsługę podróżnych w portach i terminalach pasażerskich zgodnie z normami i regulacjami prawnymi z zakresu norm i przepisów prawa dotyczących obsługi podróżnych. Technik eksploatacji portów i terminali obsługuje pasażerów w portach i terminalach, przygotowuje dla nich materiały informacyjne, udziela podróżnym niezbędnych informacji, sporządza dokumentację z zakresu obsługi podróżnych oraz wymaganą w terminalach pasażerskich. W ramach swoich zadań obsługuje pasażerów również w sytuacjach kryzysowych, w tym również osoby chore, niepełnosprawne, wymagające szczególnej opieki. Posiada kwalifikacje do realizacji przewozów nietypowych, obsługi urządzeń służących kontroli osób i bagażu w portach lotniczych, obsługi technologii informatycznych w procesie planowania, organizacji i eksploatacji portów i terminali. Obsługa pasażerska na naszym lotnisku to bardzo szeroki dział. Przede wszystkim zaczynamy od kasy biletowej, w której oprócz tego, że sprzedajemy bilety, dokonujemy przebukowań pasażerów, zmieniamy nazwiska, przyjmujemy opłaty za nadbagaż, także za niewymiarowy bagaż, sprzedajemy dodatkowe usługi. To także dbamy o naszych pasażerów, przede wszystkim odprawa biletowo-bagażowa, gdzie przyjmujemy bagaże, wystawiamy karty pokładowe, potem czeka na nas boarding, w czasie którego sprawdzamy dokumenty tożsamości, karty pokładowe. Zajmujemy się również naszym lotnisku obsługą pasażerów, którzy wymagają specjalnej pomocy. Także pasażerowie, którzy potrzebują asysty, to również nasz dział się tym zajmuje. Zapewniamy pasażerom wózek inwalidzki i pomoc w dostaniu się na pokład samolotu. Oprócz tego również dział reklamacji bagażowych, to jest również nasz zespół. Zajmujemy się przyjmowaniem reklamacji bagażowych, gdy się zdarza, że bagaż nie doleci lub bagaż jest uszkodzony. Przyjmujemy taką reklamację i kierujemy pasażerów, co robić dalej.
Obsługując pasażerów, również zwracamy uwagę na to, żeby było bezpiecznie. Dlatego, jeżeli pojawi się jakiś pasażer, który wzbudza nasze podejrzenie, albo pasażer pozostawia bagaż bez opieki, musimy meldować to do innych służb. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Technik eksploatacji portów i terminali organizuje prace przeładunkowe w portach i terminalach. Może też obsługiwać urządzenia przeładunkowe w portach i terminalach i stosuje w tym celu urządzenia transportu bliskiego, jak również organizuje obsługę techniczną środków transportu bliskiego. Porty i terminale lokalizowane są na znacznych obszarach i sprawne przemieszczanie się po nich jest niezwykle ważne. Technik wykonując te zadania przestrzega obowiązujących norm i przepisów prawa. W mojej pracy są czynniki ryzyka. Trzeba uważać, zwłaszcza przy dużym natężeniu ruchu. Jednak stosowanie się do procedur oraz uważność są takimi czynnikami, które to ryzyko minimalizują. Technik eksploatacji portów i terminali codziennie doskonali i rozwija swoje kompetencje niezbędne w realizowanych zadaniach, co jest niezbędne z uwagi na zmieniające się systemy zarządzania ruchem osób i towarów, pojawianie się nowych technologii i przepisów prawa. Potrafi pracować na samodzielnym stanowisku pracy, jak również w zespole, którego pracę potrafi zaplanować. Jest to praca wymagająca szybkiego reagowania na zmiany i odpowiedzialna. Jeśli chcesz pracować w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali, możesz wybrać następujące ścieżki kształcenia. Ścieżka pierwsza. Ukończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych z zakresu dwóch kwalifikacji w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali oraz zdanie egzaminów zawodowych z tych kwalifikacji daje możliwość uzyskania zawodu technik eksploatacji portów i terminali pod warunkiem posiadania wykształcenia średniego lub średniego branżowego. Ścieżka druga. Dla osób dorosłych posiadających 2 lata kształcenia w zawodzie lub 2 lata pracy w zawodzie oraz wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Aby zostać technikiem eksploatacji portów i terminali, należy zdać 2 egzaminy eksternistyczne zawodowe. W zawodzie technik eksploatacji portów i terminali istnieje możliwość nabycia kwalifikacji pokrewnych lub uzupełniających ujętych w zintegrowanym systemie kwalifikacji.